14.06 na zegarach. The Cardigans, My Favorite Game. Za chwilę słyszymy się w programie Pod Siatką na Piasku. Słuchacie radia UWMFM. Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę. Świąteczna atmosfera, za oknem piękny śnieżek. Witam wszystkich bardzo gorąco w programie Pod Siatką. Nie na śniegu, a na piasku. Piasku, którego jeszcze nie widać, ale to się ma podobno zmienić. Nowa audycja o tej samej porze. Od dzisiaj, od tego poniedziałku, co tydzień będziemy rozmawiali o tym, co nas czeka 1 lipca w Starych Jabłonkach, a będzie się działo dużo. Skoro będziemy mówili o Mistrzostwach Świata w siatkówce plażowej, to nie można zacząć inaczej jak od gościa tego, który już siedzi w studiu. Tomasz Dowgiało, dyrektor Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach. Witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie, bardzo wszystkich słuchaczy. Czy ten śnieg zniknie do lipca? No, mamy zaplanowane jakieś kilka wyjść awaryjnych, ale mówiąc serio, to faktycznie mamy już go dosyć i chętnie byśmy go nawet zjedli. No właśnie, pomagajmy zimie, jedzmy śnieg. Dobra, dosyć tej muzyki świątecznej. Wróćmy do naszego standardowego podkładu podsiadkowego. Bardziej dynamicznie, mniej świątecznie. Może ten śnieg sobie w końcu razem z zimą odejdzie. Do Mistrzostw Świata 83 dni. Bo tak podajecie na waszej stronie oficjalnej. 83 dni do tej wielkiej imprezy to dużo, to mało? No to już tak naprawdę końcówka przygotowań, to już bardzo mało. Te przygotowania trwają już dosyć długo, bo po raz pierwszy pomyśleliśmy o Mistrzostwach Świata 2 lata temu. Wprawdzie tak naprawdę ostatnie 6-7 miesięcy to jest taka już bardzo intensywna praca nad przygotowaniem Mistrzostw Świata, bo dosyć późno podpisana została umowa z federacją, no ale jakby nie boimy się tego i możemy powiedzieć na tym etapie, że wszystko to, co sobie zaplanowaliśmy, wymarzyliśmy, idzie w dobrym kierunku i mamy nadzieję, że uda się to wszystko zrealizować. Zastanawiam się jedno, tak rano po przebudzeniu się, jak zobaczyłem ładną wiosnę, to przyszło mi do głowy właśnie taka myśl, że jakby Mistrzostwa Świata dostała Federacja Piłki Nożnej, dostała siatkówka, to byłoby, siatkówka halowa oczywiście, to byłoby strasznie głośno. Bylibyśmy strasznie podnieceni, a kurczę, dostaliśmy Mistrzostwa Świata. A u was z tymi Starymi Jabłonkami tak ogłoszone, przeszło, na razie zapomniane. Strasznie rozpiściliście kibiców, bo oni wiedzą, że to będzie świetny turniej. To prawda. Myślę, że jest kilka powodów, dlaczego nie możemy się tak do końca przebić. No, wiadomo, siatkówka plażowa nie jest jak na razie jeszcze dyscypliną narodową i chyba nigdy nie będzie w Polsce. Natomiast jest piękną dyscypliną, wielu ludzi się w niej zakochało i ta rzesza rośnie, tych ludzi rośnie bardzo dynamicznie. Można powiedzieć w tej chwili, że to jest najszybciej rozwijająca się dyscyplina na świecie, najbardziej dynamicznie. Więc też ubolewam nad tym, tak, że to ja muszę, że tak powiem, jechać do pani minister Muchy i opowiadać, że mamy taką świetną imprezę, a nie to pani minister pyta się, jak może pomóc. Aczkolwiek faktycznie trzeba przyznać, że Ministerstwo Sportu pomaga bardzo mocno nam w organizacji tej imprezy, kiedy już pokazaliśmy, jaki potencjał ma ta impreza, jak ogromna promocja dla regionu, dla Polski będzie wynikała z tej imprezy. Natomiast no, pracujemy nad tym, żeby tę dyscyplinę cały czas rozwijać. Kiedy 15 lat temu po raz pierwszy wysypaliśmy piasek w Starych Jabłonkach, to tak naprawdę nikt nie wiedział, co to jest ta dyscyplina i chyba tylko Piotrek Koczan, prawda, który wrócił z Kalifornii, mógł coś na ten temat powiedzieć. No i niewiele ludzi wiedziało, gdzie w ogóle są Stare Jabłonki. To jest druga sprawa. Może tak, pani minister Mucha nie była nigdy, może nie wie. No nie była. Na szczęście pan wiceminister, pan Półgrabski, Tomek, który był w Starych Jabłonkach kilka razy, udało się, że tak powiem, przekonać tutaj, że faktycznie warto i ta inwestycja i to miejsce ma swój ogromny potencjał. Skoro tak zastanawiamy się, czy ludzie wiedzą, gdzie są Stare Jabłonki, to nasz reporter Marcin Pudłowski wybrał się dzisiaj przez te zaspy, przez te śniegi w Kortowie i postanowił sprawdzić, czy
studenci czy ludzie napotkani w Kortowie wiedzą w ogóle, z czym kojarzą się Stare Jabłonki. Posłuchajmy. Stare Jabłonki kojarzą mi się z miejscowością niedaleko Ostrudy, tam jest hotel. Z sadem? Bo w sadach są jabłonie. Z jakimś miastem, ale dokładnie nie wiem. Stare Jabłonki kojarzą mi się z siatkówką na przykład. Co rok odbywają się tam turnieje różne. W tym roku Mistrzostwa Świata będą, a tydzień wcześniej będzie turniej dziennikarzy. No i dobrą zabawą przede wszystkim. No. Z siatkówką. Plażową dokładnie, no bo tam są rozgrywane Mistrzostwa Świata, tak? Tour de albo Grand Prix. Z siatkówką plażową i z takim dużym billboardem, bo reklama, że są zawody jakieś takie bardzo ważne, międzynarodowe. Kojarzą mi się przede wszystkim z Grand Prix, które tam się odbywa, w siatkówkę. Organizowane zawody siatkarskie. Jest na światowym poziomie impreza, że generalnie jest bardzo pozytywna, bo znajomi zawsze sobie to chwalą. Turniej w siatkówce plażowej zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Co roku, a w tym roku Mistrzostwa Świata. Co roku jestem. Z siatkówką, ponieważ tam się odbywają mistrzostwa. Siatkówkę plażową. Stare Jabłonki kojarzą mi się ze starymi babami. Mistrzostwa Świata w siatkówkę plażową. No a poza tym, że ma być tam całkiem niezła impreza. Ma być całkiem niezła impreza, no tak, bo siatkówka plażowa, Mistrzostwa Świata w siatkówce plażowej, World Tour, nie Grand Prix, World Tour w Starych Jabłonkach. To też nie tylko siatkówka, ale także wszystko to, co jest towarzyszące tej wielkiej imprezie. No i co, wiedzą studenci, z czym się kojarzą Stare Jabłonki? Nie, no, jestem dumny tutaj ze studentów, zresztą sam jestem absolwentem uniwersytetu, więc cieszę się bardzo, że tak po sąsiedzku można powiedzieć, bo wystarczy wyjść z uniwersytetu i jeszcze jest na drodze do Starych Jabłonek. I chciałbym tylko zdementować, że będą nie tylko stare babki, ale będą też młode babki. A sady w Starych Jabłonkach też mamy, także wszystkie skojarzenia tak naprawdę były bardzo, bardzo celne. No właśnie, o tych młodszych babkach też porozmawiamy, bo dużo atrakcji w tym roku, ale najpierw posłuchajmy trochę muzyki do rozmowy z Tomkiem Dowbiało. Wracamy już za chwilę. Słuchacie radia UWM FM 95 i 9. To w dalszym ciągu program Pod Siatką na Piasku. Nie program Pod Siatką, a właśnie z dodatkiem na piasku, bo rozmawiamy o Mistrzostwach Świata w siatkówce plażowej, które już 1 lipca rozpoczną się w Starych Jabłonkach. Przypominam, w studiu gość Tomasz Dowbiało, dyrektor tych właśnie mistrzostw. Tomku, rozmawialiśmy o tym, co nas czeka. No właśnie, dużo atrakcji w tym roku, no bo Mistrzostwa Świata, impreza, którą fajnie by było opakować, bo mimo, że to jest samograj, no nie oszukujmy się, Mistrzostwa Świata same się nakręcają i taka impreza w Starych Jabłonkach, ale fajnie by było jeszcze coś tym ludziom dać. I tak patrzę na wasz program kulturalny, to tak nie najgorzej. Faktycznie można by było powiedzieć, że sport i tylko sport, bo siatkówka faktycznie jest tu najważniejsza, nikt z tym nie dyskutuje. Natomiast my do tych Mistrzostw Świata dochodziliśmy przez wiele, wiele lat i chcemy, aby ta impreza była naprawdę ukoronowaniem tej pracy i była czymś bardzo, bardzo wyjątkowym. Dlatego też doszliśmy do wniosku, że oprócz tej siatkówki, oprócz sportu, który będzie na pewno fantastyczny, chcemy dać kibicom, osobom, które zdecydują się przyjechać, kupić bilet, chcemy dać coś więcej. I dlatego tak naprawdę już od pierwszego dnia imprezy zaczynamy dosyć mocno, bo właśnie koncertem Kamila Bednarka. W programie jest kilkanaście koncertów, oddzielny program sceny na wodzie, czyli takiej fanzony, którą tworzymy właśnie dla kibiców, którzy nie wytrzymają 10 godzin na oglądaniu siatkówki plażowej na stadionie i będą chcieli coś zrobić, wziąć udział w konkursie, posłuchać dobrej muzyki, czy w przypadku dzieci pobawić się. Także faktycznie całkiem inaczej podchodzimy do tej imprezy, od tej strony imprezowej, łącznie z programem tutaj specjalnym otwarcia, który prawdopodobnie będą tworzyli choreografię z Londynu, ci sami, którzy tworzyli
ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012, więc no, planów tu jest dużo i jeżeli tylko nawet połowa z nich dojdzie do skutku tutaj, to naprawdę będzie to coś wyjątkowego, niespotykane do tej pory w skali tutaj naszych imprez sportowych w Polsce. Jakiś czas temu chyba wspominałeś, że fajnie by było, jakby ci ludzie mogli, że tak powiem, dłużej przebywać na terenie Mistrzostw Świata, że te imprezy, żeby trwały jak najdłużej, żeby nawet do późnych godzin rannych albo do wczesnych porannych to trwało. Czy to jest szansa, że to wypali? Faktycznie do tej pory Stare Jabłonki gdzieś o tej godzinie 20-21 umierały. Wszyscy z nich wyjeżdżali, było smutno, cicho. W tym roku faktycznie chcemy to zrobić całkiem inaczej. Kończymy już tutaj, że tak powiem, rozmowy odnośnie stworzenia dużego tak zwanego fan campu, tak to nazwaliśmy, czyli postawienia, namioty postawią się same, przyjadą razem z kibicami, natomiast 3000 miejsc dla osób, które będą chciały skorzystać z tej, mam nadzieję, że również studentów i słuchaczy UWM-u, będą chcieli przyjechać, po prostu być tam cały czas, nawet i cały tydzień, tak? Bardzo preferencyjne ceny, duży namiot dyskotekowy, w którym do późnych godzin nocnych codziennie będzie się coś działo, gdzie będą grali naprawdę fantastyczni DJ-e, więc mam nadzieję, że i ta część propozycji spotka się z dużą aprobatą. I ja tak się zastanawiam, gdzie wy chcecie ich pomieścić? Jak się okazało, Stare Jabłonki to jest duża wieś i tego miejsca nawet rozumiem, że parking zlikwidujecie. Nie będzie już tam miejsca do samochodów, tylko tam na górce będzie ten właśnie placek. Faktycznie jakby cała infrastruktura się zmienia w Starych Jabłonkach i parkingi przenosimy na... Do Gietrzwałdu. Tak. A, byłem na Mistrzostwach Europy w Chorwacji, gdzie żeby dojechać na salę, trzeba było samochód faktycznie zostawić 10 km dalej. Nie, my te samochody zostawimy dużo bliżej, natomiast będziemy zachęcali ludzi do przyjeżdżania pociągami, autobusami, komunikacją tak zwaną zorganizowaną, a nie samochodem, tak żeby można było spokojnie na tej imprezie przebywać i jeżeli nawet ktoś wypije to jedno czy dwa piwka, nie będzie musiał, że tak powiem, martwić się, jak wrócić do domu, więc wszystko to, że tak powiem, już niedługo będziemy ogłaszać i na naszych stronach, i w mediach za pośrednictwem, że tak powiem, tych wszystkich możliwych kanałów komunikacji, tak żeby te mistrzostwa naprawdę były bardzo, bardzo komfortowe. To, co będzie też nowością, ta scena na wodzie, to jedno, ale planujecie, czy to będzie zrealizowane boisko na wodzie? To tak pokazowo, kto ogląda tenisa ziemnego, to pewnie wie, jak to może wyglądać, różne korty, czy to na wieżowcu, czy na wodzie, jakieś świeczki rozstawione zamiast linii, a co będzie w Jabłonkach? Bo na wodzie na pewno. Tak, to wymarzyło mi się chyba 4 lata temu, kiedy były organizowane Mistrzostwa Świata w Norwegii, w Stavanger. Tam mój znajomy Norweg, właśnie dyrektor turnieju tam w Stavanger, wymyślił sobie, że zagra mecz na klifie. Norwedzy mają piękne klify. A ja wymarzyłem sobie, żeby też zagrać taki mecz, też, który gdzieś, że tak powiem, zaistnieje na długo w historii. A to, co mamy najpiękniejsze, to są jeziora, czyli czemu nie zagrać meczu na środku jeziora? No albo na przykład górka, pod którą się podchodzi. Tam też coś będzie, ale to na razie niespodzianka. Natomiast faktycznie wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku i mecz na wodzie zostanie rozegrany. Zaraz już na początku imprezy, bo chcemy go rozegrać we wtorek, czyli 2 lipca. A także warto już w tej chwili rezerwować sobie kajaki, łódki, inne, że tak powiem, pływające jednostki, bo będzie to wydarzenie na skalę światową i na pewno nietuzinkowe. Jak śnieg nie przeszkodzi? Nie, no gdyby był lód, to w ogóle by było łatwiej i nie byłoby żadnego problemu. Ale nie, nic nam nie przeszkodzi. Powiem ci, dałeś mi do myślenia tym, co może być na tej górce prowadzącej do hotelu. Może wyciąg jakiś w końcu? Można to nazwać pewnego rodzaju wyciągiem, ale wyciąg, który nie będzie wciągał, tylko on będzie, że tak powiem, wynosił daleko w górę. A to już pozostawiamy, że tak powiem, naszym słuchaczom. Słuchacze mogą się już teraz zastanawiać, co to będzie. To na pewno bardzo dużo i bardzo ciekawe. No dobrze, to o poziomie sportowym za chwilę porozmawiamy. Tradycyjnie przerwa muzyczna i do rozmowy wracamy po jakichś 3 minutach. We'll be right back.
to w dalszym ciągu program Pod Siatką na Piasku. Za nami Kings of Leon, Sex on Fire. A my porozmawiamy z Tomkiem Dowgiało teraz o poziomie sportowym, o atrakcjach sportowych. 192 osoby, jeśli chodzi o zawodników i zawodniczki, zjadą do Starych Jabłonek. To dużo i też duża jest pula nagród, o jaką będą walczyć ci zawodnicy. $1 000 000. Jak was to plasuje? To jest stała kwota na Mistrzostwa Świata, czy ta pula nagród może być wyższa, mniejsza? To jest już drugi raz rzędu ta kwota. Kiedyś wcześniej w Berlinie była to kwota $800 000, w tej chwili ją podniesiono do 1 000 000 i faktycznie jest to największa w całym cyklu nienegocjowalna opłata za organizację właśnie Mistrzostw Świata. Nie jest to jedyna opłata. Czyli organizator musi wyłożyć bańkę zielonych. Tak, 1,5 miliona, bo kolejne 500 000 to jest opłata za licencje telewizyjne, także... Jak stoi dolar? No jakieś 3,20, tak? Także faktycznie budżet tej imprezy jest niemały. Do tej pory mierzyliśmy się podczas Pucharów Świata z kwotą 3-4 milionów złotych, która była potrzebna na organizację tej imprezy. No w tej chwili mierzymy się z kwotą 10 milionów złotych i faktycznie jest to duża impreza. Cieszę się, że nie radzimy sobie z tym sami, tylko jest jeszcze tutaj z nami razem Polski Związek, który faktycznie mocno się zaangażował w tą imprezę i robimy to razem wspólnie. No właśnie, duża kasa i duży poziom sportowy, no i to kosztuje. Wiemy już, czy ci najlepsi, no głupie pytanie, ale ci najlepsi powinni dojechać na Mistrzostwa Świata, prawda? Nie ma innej możliwości, żeby nie dojechali. Jest to impreza, na którą się przygotowują już od roku. Zaraz po olimpiadzie zaczęły się przygotowania i cykl przygotowań do Mistrzostw Świata. Więc wszystkie najlepsze pary trenują i mają się dobrze, bo jesteśmy w stałym kontakcie z kilkoma z nich. Także nastawiają się tutaj na duże, oprócz tego, że zawodnicy lubią Stare Jabłonki, bo jest tu fajnie, gościnnie, stwarzamy im fajną atmosferę, natomiast oni podkreślają to, że ten poziom sportowy tutaj zawsze jest wyższy niż w innych miejscach, tak? Bo jednak to, co daje im publiczność, oni próbują to oddać, chcąc, nie chcąc, jakby znajdują się, prawda, w tym koloseum naszym tutaj mazurskim i dają z siebie wszystko. Oni to zawsze mówią, że tutaj się po prostu aż chce grać, tak? Dla tych wszystkich ludzi, którzy kochają siatkówkę plażową, siatkarzy, siatkarki. Także tutaj nie mam wątpliwości, czy będą najlepsi. Natomiast pytanie, kto będzie najlepszy w tym sezonie, bo dużo się narobiło. No właśnie, jak te pary się nie rozpadną albo nie zmienią partnerów, to ci najlepsi będą, ale właśnie dużo się dzieje na dużo tym... się dzieje faktycznie, bo rozpad pary, prawda, Roger Dahlhauser, czy zwycięzców zeszłorocznego Grand Slama w Starych Jabłonkach, Łotyszy, Plavins, Medins, no nie grają razem te pary, porozdzielały się, mają innych partnerów, więc można powiedzieć, że będzie to bardzo, bardzo ciekawy sezon i bardzo ciekawe Mistrzostwa Świata, które są na początku tego sezonu. Ile World Tourów będzie przed Mistrzostwami Świata, żebyśmy zobaczyli? Około 6 imprez będzie, także już będziemy wiedzieli, kto tutaj, że tak powiem, jak się przygotowuje, chociaż pamiętajmy o tym, że różne są podejścia do przygotowań, tak? Niektórzy się będą przygotowywali tylko na Mistrzostwa Świata, niektórzy będą chcieli zdobyć tą koronę, że tak powiem, z całego cyklu, więc pewnie pierwsze turnieje nie będą obiektywne i sam jestem ciekawy, jak wystąpią w pierwszych turniejach nasi Polacy. No właśnie, co z tymi naszymi Polakami? Wydaje się, że jest dobrze, bo nie ma kontuzji, więc obydwie te najlepsze pary, czyli Kądzioła, Szałankiewicz i Fiołek Prudel, przygotowują się, grają. Więc no, mam nadzieję, że tak jak z nimi rozmawiałem jeszcze jakieś kilka tygodni temu, że naprawdę, że tak powiem, dadzą z siebie tutaj wszystko i pokażą, że nie tylko organizujemy najlepsze imprezy sportowe na świecie, ale także, że ten poziom sportowy już w tej chwili w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Mamy te dwie pary, na które liczymy, głównie na Fiałka i Prudla, ale mamy jeszcze młodych chłopaków, którzy mogą trafić na te mistrzostwa. Łosiak z Kantorem, tak. To też może być małe objawienie. Zdecydowanie tak, tym bardziej, że już nie jest to aż tak młoda para. Jest to para, która faktycznie zdobyła wszystko na świecie w tych imprezach młodzieżowych, bo i Mistrzostwa Europy, i Mistrzostwa Świata. Więc no bardzo tutaj na nich liczymy, że pokażą się z bardzo dobrej strony. Na pewno nie mają szans, no, na dojście do tych ostatnich dni, ale myślę, że
że ta szesnastka jest w zasięgu, ich, ich rąk i nóg. Jak rozmawialiśmy w poprzednim wejściu o tych sprawach logistycznych, gdzie wy ulokujecie te boiska? Bo mówisz o tych fankampach, które, o tym fankampie, który chcecie postawić. Są miejsca parkingowe potrzebne, hotele pozajmowane, zapewne jakieś tam pola namiotowe też powstaną. Gdzie miejsce na boiska? No jest to o tyle ciekawe, że boisk w tym roku będziemy mieli mniej, bo impreza jest trochę dłuższa, trwa o jeden dzień dłużej i nie mamy eliminacji, od razu mamy rozgrywki w grupach, więc troszkę mniej meczów będzie, dosłownie kilka mniej, ale one są trochę bardziej rozciągnięte. Więc nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Faktycznie musimy wybudować jedno dodatkowe boisko, drugie musimy zmienić jego położenie, ponieważ wszystkie boiska, to też jest ciekawostka, muszą być w tej samej linii do słońca ułożone, tak? Nie może być jedno boisko inaczej niż inne, więc ich położenie też jest dosyć ważne. Czyli warunki muszą być niemal identyczne dla każdego? Na każdym boisku, dokładnie tak. No, już nie mówiąc, prawda, o piasku, który musi być ten sam wszędzie. No właśnie, skąd sprowadzacie piasek? Bo na początku z zagranicy on był ściągany. Pierwsze próbki faktycznie gdzieś tam ściągaliśmy z zagranicy, natomiast te próbki były nam tylko i wyłącznie potrzebne do tego, żeby znaleźć taki piasek tutaj w okolicy. Mamy kilka źródeł, dwa największe, to jest jedno, to jest piaskownia w Kazanicach, druga pod Toruniem, więc to jest to nasze źródło piasku, który będziemy wozić. W tej chwili czekamy jeszcze na akceptację ostatniej próbki właśnie w Kanadzie, w tym laboratorium, czy ona na pewno jest dobra, czy nic się nie zmieniło z tym piaskiem, czy nie ma tam jakichś bakterii, prawda, innych rzeczy i przystępujemy do tych prac ziemnych. Ile ciężarówek tego piachu musi przyjechać? No w tym roku musimy dowieźć prawie 1000 ton tego piasku, bo wymieniamy dużą część tego piasku, żeby ta nawierzchnia była bardzo komfortowa dla zawodników, była czysta, była odpowiednio miękka, nie za miękka, nie za twarda, aby ten, tutaj jakby wszystko chodzi o to, żeby dbamy o zdrowie zawodników, tak jak tutaj, że tak powiem, na hali bardzo ważne jest podłoże. No tak, kto grał kiedyś na plaży, to wie, że różnie bywa z tym piachem. Oczywiście, no już nie mówimy o takich rzeczach, że on musi być czysty, nie może być tam kamyków i innych rzeczy, to jest oczywiste, natomiast też w momencie, kiedy pada deszcz, ten piasek nie może się robić za twardy, bo wtedy no jesteśmy narażeni na dużą kontuzję, tak, a to są zawodowcy, więc nie może się to wydarzyć, szczególnie na Mistrzostwach Świata. Więc ten piasek faktycznie jest dobierany bardzo, bardzo drobiazgowo. No ale mamy to doświadczenie już kilkuletnie, więc tutaj z tym nie ma problemu. Z roku na rok, jak sobie rozmawiamy, to najważniejsze pytanie, bo takie jedno z częściej pojawiających się pytań, to jest to odnośnie stadionu. Że stadion będzie, teraz mamy jeszcze większy stadion niż w latach ubiegłych, a w tym roku jak to będzie? Bo chcecie zasypać trochę jeziora. Wchodzimy w jezioro faktycznie ze strefą zawodników, która nam się już nie mieści na lądzie i czyli tak, to małe molo też już jest za małe? To małe molo już jest za małe, tak. Faktycznie musimy wbudować sporo większe molo, na którym będzie znajdowała się cała strefa zawodnicza. Myślę, że jedna z piękniejszych na świecie stref zawodniczych. Nigdzie wcześniej zawodnicy nie mieli okazji, że tak powiem, wypoczywać, przygotowywać się do meczów na samej tafli wody właściwie. Natomiast no, stadion będzie jeszcze większy, nie jeden stadion, tylko dwa stadiony, tak? Bo ten stadion główny to jest 9000 miejsc, które mamy zamiar zapełnić niemalże od samego początku. Mamy taką nadzieję, że te pierwsze dni, które są niepłatne, znajdą swoich fanów, widzów, którzy będą chcieli oglądać, bo przypomnijmy, że już od początku tak naprawdę będziemy mogli oglądać przyszłych mistrzostw świata, tak? Także to nie jest tak, że na początku grają słabsi. Od początku mamy mecze na najwyższym poziomie. Także ten stadion, no, nie dziwię się, że pada wiele pytań pod tym kątem, bo faktycznie mi też to spędza sens oczu, bo jest to no, najważniejsza konstrukcja tej imprezy i do tej pory nie budowaliśmy aż takiej dużej budowli tam na miejscu, ale jest to możliwe i to postawimy. 9000 miejsc, tyle będzie trzeba zapełnić, bilety rozchodzą się strasznie szybko.
Też jestem zaskoczony, że faktycznie wiele osób chce mieć tak szybko te bilety już u siebie w domu przed biurkiem, tak, i często widzę gdzieś tam na Facebooku, mam już, chwalę się, prawda? Ja się z tego cieszę, bo faktycznie gdzieś tam nie ukrywamy, że bardzo nam zależy, aby na te ostatnie dni był komplet, no i wydaje się, że już niedługo będziemy mogli ogłosić ten sukces, bo faktycznie ponad połowa biletów już została sprzedana. Na szczęście dla słuchaczy, z tego co wiem, to jakaś tam pula będzie. Oczywiście. Tak, jeszcze nas słuchać. Jeszcze fizycznie ich nie mamy, ale wiem, że już są. Dzisiaj już dostałem, tak, dostałem zapewnienia, że będą, także proszę śledzić nasz fanpage Pod Siatką, który tam się tak zmienia na Pod Siatką na Piasku. Przypominam, to nasza nowa nazwa. Planujecie zostawić trochę biletów, żeby można było kupić przed samymi zawodami, czy jednak ile zejdzie, ile osób kupi przez internet, jak kupią wszystko, to kupią wszystko? Czy nie planujecie robić czegoś takiego jak PZPN, że wszystkie bilety, jak się rozejdą internetowo, to już do wolnej sprzedaży nic nie zostaje? Nie, chcemy, znaczy sprzedaż jest od początku wolna, tylko faktycznie no, trzeba sobie wcześniej jakby zaplanować to, że się będzie w Starych Jabłonkach, natomiast faktycznie korzystając z doświadczenia innych imprez, zamierzamy kilka tysięcy biletów zostawić do kupienia już na samym miejscu. Jeżeli faktycznie będzie taka sytuacja, że rozejdą się wszystkie do imprezy, wszystko na to wskazuje, ale zdecydowanie będzie można jeszcze kupić bilety na samej imprezie. Zachęcamy do odwiedzania oficjalnej strony worldtour.pl, tam wszelkie informacje o zawodach. Będziemy rozmawiali jeszcze już za chwilę o tych starych, nie starych babkach, o tych młodych babkach, które zostawiamy tak na deser. Kto śledzi wydarzenia worldtourowe, kto śledzi to, co się dzieje przed mistrzostwami, konferencje, niekonferencje, wszelkie informacje, to pewnie wie, o czym będziemy rozmawiali, no ale tym, którzy nie wiedzą, no to pozostaje jeszcze chwila cierpliwości, na razie chwila muzyczna, reklamy i słyszymy się za chwil kilka. Radio UWM FM. Uwierz w muzykę. Dziesięć minut do końca naszego spotkania w programie Pod Siatką na Piasku z Tomkiem Dowgiało, dyrektorem mistrzostw za szybą po drugiej stronie studia. No to porozmawiajmy w końcu o tych młodych babkach, które pojawią się w Starych Jabłonkach. Z racji tego, że mistrzostwa świata w Polsce, w Starych Jabłonkach, to i cheerleaderki polskie, nie z Wysp Kanaryjskich, tylko nasz polski towar. Tak, polski towar eksportowy, można powiedzieć, bo mam nadzieję, że po tych mistrzostwach faktycznie grupa, która została w pewien sposób stworzona specjalnie na mistrzostwa, no rozbłyśnie na arenach międzynarodowych, jest na to duża szansa. Natomiast faktycznie historia z tymi młodymi babkami jest ciekawa i tak jak wspomniałeś, postanowiliśmy sięgnąć po to, co mamy piękne, bo na pewno Polkom się tego nie da odmówić. Do tej pory korzystaliśmy z usług przez ostatnie 4 lata dziewczyn z Gran Canaria. Znalazły rzesze swoich fanów tutaj w Polsce, natomiast gdzieś tam już ten czwarty raz w zeszłym roku okazał się, że już tam gdzieś powoli, że tak powiem, opatrzyły się polskiemu kibicowi. Damian Michałowski, nasz kolega na tej konferencji, gdzie przedstawiliście te cheerleaderki, strasznie się ucieszył i nareszcie będę mógł z nimi pogadać. No faktycznie, dziewczyny z Hiszpanii słabo po angielsku rozmawiały i niektórzy nasi polscy, że tak powiem, goście, dziennikarze często mieli małe problemy z komunikacją i bo rozmawiali z Polkami po angielsku, myśląc, że to koleżanki z Wysp Brytyjskich. Się tak zdarzało, tak. Natomiast faktycznie doszliśmy do wniosku, że jednak polskie dziewczyny są najładniejsze i to właśnie polskie dziewczyny powinny, że tak powiem, zatańczyć. Ja nawet nie nazywam cheerleaderkami, ja nazywam je tancerkami plażowymi, bo to nie jest typowe machanie pomponami, tak jak na meczach siatkówki halowej, na twardym podłożu. To jest coś innego. Tu tam faktycznie trzeba umieć się ruszać, tańczyć. I gdzieś tam na naszej drodze stanęła Aneta Bałon. To jest dziewczyna, która posiada kilka grup różnych tanecznych w Polsce i projekt jej pod nazwą Belarto właśnie tutaj, że tak powiem, sprostał naszym wymaganiom. Przedstawiła nam kandydatury dziewczyn, które mają zatańczyć, ich profile. Faktycznie nie są to dziewczyny, które tylko lubią taniec, ale to są dziewczyny, które tym tańcem zajmują się profesjonalnie, bo to są tancerki, niektóre po szkołach baletowych.
Z drugiej strony bałem się, żeby ten profesjonalizm z mnie nie przełożył się na to, że gdzieś dziewczyny będą za sztywne na tym piasku, ale zostały tak dobrane, żeby były odpowiednio wyluzowane, potrafiły się bawić na tym piasku. Kto śledzi rozgrywki plus ligi siatkarzy, to mógł zobaczyć ich młodsze koleżanki na meczach Politechniki Warszawskiej. One tam się głównie pojawiają, jeśli chodzi o sport. A jak ktoś chce, to no może sobie nawet wygooglać, bo pani, która prowadzi tę grupę, pojawia się w wielu programach muzycznych, telewizyjnych, choreografię ustala, też sama występuje, więc naprawdę jest się czym pochwalić. Jest się czym pochwalić, faktycznie sama Aneta jakby robi duże wrażenie. Mieliśmy okazję, że tak powiem, ostatnio porozmawiać dłużej na spotkaniu właśnie w Starych Jabłonkach. Ustaliliśmy wiele szczegółów. Nie mam obaw, że te dziewczyny naprawdę zrobią furorę tutaj i są ważnym elementem i mam nadzieję, że sprostają wymaganiom i temu gorącemu piasku, na którym nigdy nie tańczyły, ale śmiałem się, że musi sobie Aneta wynająć w Warszawie boisko i ona powiedziała: tak, już wynajęłam, więc będą się przygotowywać przez ostatni miesiąc na piasku, więc zawodowo z tym piaskiem będą na pewno oswojone. A czy DJ Ucho podoła w tym roku? DJ Ucho w tym roku będzie mocno wzmocniony. Różnie to bywało, faktycznie nie jest to ciężka praca, jak ja to się śmieję, w ciągu dnia prowadzić imprezę, a w nocy pełnić funkcje reprezentacyjne, więc do późnego, zostaje mało czasu na odpoczynek. W tym roku to będzie grupa ludzi, jest to cały mechanizm, 7 osób, które będzie na dwóch stadionach prowadziła ten doping dla kibiców, dodatkowo jeszcze scena, więc Ucho nie będzie sam i na pewno da radę tutaj. Jakby Ucho w tym roku, można powiedzieć, ma szefa, bo Michał Sieczko, firma Sysko, która znana jest niektórym państwu ze skoków narciarskich, ostatnio też zrobiła Mistrzostwa Świata w Val di Fiemme. To jest ta firma, która jakby poprowadzi całość tego i buduje choreografię na te mistrzostwa, korzystając z tego, co było w przeszłości, wykorzystując to, ale także dodając nowe elementy. Także dzisiaj właśnie z Michałem jeszcze jechaliśmy do Gdańska i puszczał mi melodie, podkłady, dżingle, które już w tej chwili są przygotowywane i jestem naprawdę pod dużym wrażeniem tego, co usłyszymy. Muzycznie będą to zdecydowanie najlepsze mistrzostwa do tej pory. Czerpiecie z tej siatkówki halowej, bo DJ Ucho ze Skrybełchatów, cheerleaderki z Politechniki Warszawskiej, no widzę, że... Robimy to po swojemu, ale trzeba... Nie, jak to mówią, nie trzeba wymyślać koła, tak, bo one już zostało wymyślone, więc trzeba to, że tak powiem, z każdego innego sportu. Ja naprawdę bardzo lubię jeździć po świecie i podglądać imprezy, nie tylko siatkarskie, ale inne dyscypliny, jak to się dzieje i z nich, że tak powiem, gdzieś tam ciągnąć. Oczywiście przekładając to na nasz polski grunt, udoskonalając to w pewien sposób, natomiast... To jest chyba największa wiedza, tak? Nie wszystko się da się wymyśleć samemu. Tomku, ostatnie pytanie. Jakie mam szanse, żeby wygrać Mistrzostwa Świata Dziennikarzy w siatkówce plażowej razem z moim kolegą operatorem? Musimy pogadać na ten temat. No właśnie, Mistrzostwa Świata Dziennikarzy tydzień, tak? Przed mistrzostwami planujecie zrobić. Tak, dosyć rewolucyjna i odważna data, bo mamy zamiar mieć już gotowe na ten tydzień wszystko. Już teraz musimy mieć, bo faktycznie ogłosiliśmy, że nie będą to jak do tej pory tylko Mistrzostwa Polski dziennikarzy w siatkówce plażowej, ale będą to Mistrzostwa Świata. I jak widać po tym pierwszym ogłoszeniu, to już mamy, że tak powiem, maile z Afryki, mamy maile ze Stanów, ze Szkocji, także wielu dziennikarzy się tutaj wybiera. Grzech nie skorzystać, skoro się akredytowali na mistrzostwa, no, przy też okazji. Taki był zamysł, że przyjadą po prostu tydzień wcześniej i zobaczą Polskę, że tak powiem, pozwiedzają trochę ten piękny region i będą później go w świecie wychwalać, a my dzięki temu będziemy mieli bardzo fajną, testową imprezę w kontekście Mistrzostw Świata, także przetestujemy wszystko na was, koledzy dziennikarze. Wszystko. Okej. Okay. Czyli liderki też będą. Bardziej mi chodziło o kręgielnie i te rzeczy, ale dobrze, niech będzie, przemilczmy to wszystko. Tomasz Dowgiało, dyrektor Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach. Przypomnę, od 1 do 7 lipca ta impreza był gościem programu Pod Siatką na Piasku. Chyba nie było tak źle, poprzednio byłeś 8 lat temu, coś takiego tutaj. Tak, pamiętam te stare czasy, jeszcze całkiem inną infrastrukturę radia, kiedy ja jeszcze, że tak powiem, kończyłem swoje studia, także...
dużo się zmienia na lepsze, także gratuluję i ze swojej strony również serdecznie zapraszam na Mistrzostwa Świata do Starych Jabłonek. I na program Pod Siatką na Piasku. Przypominam, śledźcie nasz fanpage Pod Siatką, tam informacje o biletach, o gadżetach. To wszystko będzie do wygrania i na antenie, i na fanpage'u. A za dziś to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Adrian Brzozowski mówię do usłyszenia i słyszymy się za tydzień, oczywiście w radiu UWM FM.